Witam Was kochani na moim kanale. Ja nazywam się Anastazja, a to jest kanał poświęcony totalnemu lifestyle'owi, czyli wszystkiemu, co się dzieje w moim życiu. Znajdziecie tutaj dużo porad kulinarnych, motywacji sportowych i wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj zapraszam Was na filmik. Przygotuję 4 pyszne, smaczne lunchboxy, które możecie zabrać ze sobą do pracy, na siłowni, do szkoły, gdziekolwiek tylko chcecie. Będą one przygotowane w takich pojemnikach, więc bardzo łatwo zabrać je ze sobą i zjeść gdzieś po prostu w terenie. Każdy lunchbox będzie miał policzoną ilość kalorii, makro i wszystkie białka, tłuszcze, węglowodany będą na pewno tutaj gdzieś podane. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, że zostawicie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Jako pierwsze danie przygotujemy tortillę z łososiem oraz warzywami, dodatkowo z czarnuszką, która podbije nam smak. Następnie wleci danie trochę bardziej obiadowe, czyli ciecierzyca z ryżem i warzywami. Kolejne dla smakoszy czegoś bardziej słodkiego, czyli naleśniki z masłem orzechowym oraz bananami, a na koniec przygotujemy tosty z grillowanym kurczakiem oraz pałeczkami z marchwi. No to zaczynamy! Przygotujemy sobie 2 pyszne, pełnowartościowe tortille. Wnętrze wypełnimy pomidorkami koktajlowymi, awokado, czosnkiem, szczypiorkiem. Ulubionymi przyprawami u mnie są to czarnuszka oraz bazylia, do tego oliwa, roszponka, no i oczywiście łosoś wędzony. Łapcie screena, lećcie do sklepu, no i zaczynamy. Czosnek oraz awokado trzeba zetrzeć na małej tarce z małymi oczkami. Dzięki temu stworzymy coś na miarę takiego bazyliowego pesto, tylko nie bazyliowego, a z awokado. Również bardzo fajnie się to komponuje z tortillą. Dodajemy trochę oliwy i wszystko dokładnie mieszamy. Następnie nasze tortille smarujemy wcześniej przygotowanym pesto z awokado. Na górę wrzucamy nasze ulubione przyprawy, u mnie to czarnuszka oraz suszone oregano. Porcje zieleniny, czyli szczypiorek, roszponka. Aby podbić troszeczkę ilość warzyw, dodajemy również pomidorki koktajlowe. No i oczywiście gość specjalny, czyli wędzony łosoś. Gotowe, zwinięte tortille przekładamy do boksa. One nam się mieszczą w takim boksie, który nawet widzicie tutaj na filmie. Jeżeli macie gdzieś w zanadrzu jakiś toster, opiekacz, można sobie te tortille jeszcze fajnie podgrzać. Łapcie oczywiście wartość energetyczną, mamy to 700 kalorii. Białko, tłuszcze oraz węglowodany są podane na ekranie. Zabieramy się za przygotowanie drugiego lunchboxa. Do tej potrawy potrzebujemy paprykę, cebulę, cukinię, ulubione przyprawy, u mnie to słodka papryka oraz oregano, pieprz, sól, oliwę z oliwek, liść laurowy, no i oczywiście ciecierzycę oraz wcześniej gotowany ryż. Łapcie screena, no i do roboty! Na patelni ląduje oliwa z oliwek oraz wszystkie wcześniej pokrojone już warzywa, czyli papryka, cebula i cukinia. Dodajemy liść laurowy, a całość podlewamy niewielką ilość wody, myślę, że jakieś pół szklanki. Teraz przyprawy, czyli sól, pieprz, oregano, słodka papryka. Całość dusimy pod przykryciem około 10-12 minut na małym ogniu. Następnie dodajemy ciecierzycę oraz wcześniej ugotowany ryż. Fajnie, kiedy ryż jest przygotowany tak al dente, wtedy cały ten sos przeniknie w ten ryż i ten ryż troszkę nam urośnie, będzie tego dania po prostu optycznie więcej. Całość wrzucamy jeszcze raz na ogień na jakieś 5 minut i wszystko dokładnie mieszamy. Tak właśnie prezentuje nam się gotowe danie, wygląda i pachnie znakomicie. Przykładamy wszystko do lunchboxa, dekorujemy
I gotowe. Wartość energetyczna takiego dania to 420 kalorii. Białko, tłuszcze oraz węglowodany macie podane na ekranie. Zabieramy się za przygotowanie mojego ulubionego dania, czyli naleśników z masłem orzechowym oraz bananami. Będziemy potrzebować 3 jajka, banana, cynamon, mąkę orkiszową, 2 łyżki jogurtu naturalnego, no i oczywiście masło orzechowe. Łapcie screena, no i zaczynamy! Jajka, mąkę oraz jogurt naturalny miksujemy na gładką masę. Dodajemy odrobinę wody oraz cynamon. Na rozgrzaną wcześniej patelnię wlewamy jedną porcję przygotowanego ciasta. Smażymy około 2 minut z każdej strony. No i oczywiście czynność powtarzamy. Wszystkie naleśniki smarujemy niewielką ilością masła orzechowego, a na górę ląduje banan. Naleśniki zwijamy w rulon. Górę możecie przesmarować jeszcze masłem orzechowym. Doda to jeszcze odrobinę smaku. Taka wartość energetyczna to 711 kalorii. Białko, tłuszcze oraz węglowodany macie podane na ekranie. Teraz zabieramy się za ostatnie już danie. Potrzebujemy do tego pełnowartościowe pieczywo testowe, filet z kurczaka, ketchup, oregano, rukolę, oliwę z oliwek, pomidor i ogórek kiszony. No i jeszcze w gratisie mamy marchew. Łapcie screena i do dzieła! Fileta z kurczaka dzielimy na 4 części, polewamy oliwą z oliwek, przyprawiamy i wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Smażymy kilka minut z każdej strony. W międzyczasie przygotujemy sobie tosty oraz warzywa, czyli po kolei. Najpierw ketchup, następnie rukola, pomidor, no i ogórek. Kiedy kurczak jest już gotowy, przekładamy go na tosty i zamykamy. Patrzcie, jak on pięknie wygląda. Całość przekładamy oczywiście do boksa i dorzucamy marchew. Wartość energetyczna to 506 kalorii. Białko, tłuszcze oraz węglowodany macie podane na ekranie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmu z przepisami na 4 ciekawe pomysły na lunchboxy do pracy, do szkoły oraz gdziekolwiek tylko chcecie. Mam nadzieję, że skorzystacie i do zobaczenia wkrótce. Pa!